bo nie musisz zaczynać też od tego, Lidzia, że on ma tu stać i się nie ruszać. Możesz z nim poćwiczyć chodzenie, możesz poćwiczyć przejścia, zatrzymanie, cofanie, przesunięcia, bo czasami jak nogi nie mogą mu stać, musisz to przekierować. I to nie musi być... On bardzo ładnie stoi. Na jego chęci bycia tam, to się naprawdę fajnie zachowuje. Wiesz, bo to są sytuacje, które ono coś bardzo walczy, tak jakby tam nie wiadomo co było, a tam nic przecież wielkiego nie ma. On chce pójść, ja mówię, okej, no pójdziemy, zobaczysz, zróbmy to na moich zasadach. Jeżeli ma ci to pomóc w tym momencie, to pójdziemy, zobaczymy, ale nie tak, że ty mnie wyciągasz. Dopiero jak jesteś w miarę grzeczny, posłuszny, to możemy pójść i sprawdzić.